Dzisiaj z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet biegniemy, aby zebrać kroki, punkty, jakkolwiek to nazwiemy, na rzecz solidarności z Ukrainą. W ubiegłym roku zbieraliśmy kroki w celu wsparcia hospicjum. W tym roku jesteśmy po prostu solidarni z Ukrainą, więc w ten sposób świętujemy Dzień Kobiet na Politechnice Opolskiej, które zawsze stara się wspierać tych, którzy potrzebują właśnie tej pomocy. Jest to 5 kilometrów w marszu, w truchcie, możemy też w biegu. W związku z tym zachęcam też wszystkich, ponieważ wiem, że aplikacje możemy przesyłać do 10 marca i można też więcej oczywiście, tak, ponieważ Politechnika pozyskała sponsora i mam nadzieję, że będzie naprawdę to szczytny cel. To będzie każdy metr, każdy kilometr, będzie to datek dla właśnie uchodźców i osób z Ukrainy. No przede wszystkim dlatego, że trwa straszliwa wojna, straszliwa tragedia na Ukrainie. Mamy tutaj szansę wesprzeć naród ukraiński w jego walce. No i również zaprotestować, ja osobiście protestuję przeciwko temu, żeby trwały walki, bo giną ludzie, a to jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się zdarzyć w nowoczesnej Europie, a przecież w niej żyjemy. To już jest naszą tradycją, zaczyna być naszą tradycją, że Politechnika Opolska włącza się w akcje charytatywne. Stąd właśnie z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet chcemy w ten sposób uczcić właśnie to święto. Zachęcając do ruchu, nasi sponsorzy będą tutaj każdy kilometr nagrodzą datkiem na Polską Akcję Humanitarną skierowaną pomoc Ukrainie. Z tej okazji chcę życzyć przede wszystkim zdrowia nam wszystkim, przede wszystkim spełnienia wszelkich marzeń, sukcesów zawodowych i tych osobistych wszystkim naszym paniom, które są tak bardzo mocno zaangażowane w pomoc na rzecz właśnie potrzebujących. Tego życzę.